imieniu Zakazanej Historii na dzisiejszej debacie, na dzisiejszej konferencji. Tak jak Państwo na pewno wszyscy wiedzą, poświęcona będzie i będziemy rozmawiali o wydarzeniach w Kielcach w lipcu 1946 roku. Jak Państwo widzą, nasi wspaniali prelegenci już rozpoczęli między sobą dyskurs, więc pozwolą Państwo, że przywitam Pana Profesora Jerzego Roberta Nowaka na tego tematu. Człowieka, który zdemaskował chyba jako pierwszy i w największym stopniu Państwa Jana Tomasza Grossa. Witam serdecznie Pana Dariusza Wałusiaka, historyka, pisarza, reżysera, człowieka zaangażowanego w sposób niezwykły w odkrywanie prawdy dotyczących przyczyn, analizy prowadzące na temat prześladowania Żydów, ale też stosunków polsko-żydowskich, autora książki Wini, Holokaust i fałszowanie historii. Witam też serdecznie Pana Grzegorza Braula. Muszę, ale przedstawiam człowiek z wielu talentów, znakomity reżyser, dokumentalista, publicysta, z którym mam zaszczyt i przyjemność współpracować na łamach Polski Niepodległej, który również temat zna jak mało kto. Witam też serdecznie Państwa podporów. Wybaczą, że wyróżnię spośród Państwa osoby, które przyjechały do nas, naszych gości z Kielc. Witam serdecznie Panią Małgorzatę Sołtysiak. Mówię Państwu, że w dużej mierze nasze spotkanie jest właśnie zasługą Pani Małgorzaty, ponieważ pewnego dnia otrzymałam z niej maila, potem był telefon, potem się spotkaliśmy razem z Panem Piotrem Machulskim, redaktorem naczelnym warszawskiej gazety, którego jeszcze chwilowo nie ma, bo właśnie do wieczka warszawską gazetę i wysyła do druku w tej chwili, więc jak tylko skończy drukarnia, potwierdzi, że otrzymała, to do nas zapewne dołączy. No i właśnie Pani Małgorzata na tym spotkaniu razem z Panem Machulskim doszli do wniosku, że warto byłoby zorganizować spotkanie, zorganizować konferencję, w czasie której powiemy prawdę o tych wydarzeniach. Ponieważ tak jest, że do tej pory niestety tej prawdy nie znamy. Nie znamy jej pomimo tego, że wiele faktów, wiele dowodów wskazuje na to, że cała wersja, którą Państwo słyszą w telewizji, w radiu, którą Państwo czytają, przynajmniej w części prasy, jest oczywiście nieprawdą. No i dzisiaj właśnie zajmiemy się powiedzeniem, przekazaniem Państwu, jaka jest prawda. Już nie przedłużam, bo nie mają Państwo dzisiaj zapewne chęć słuchać, tylko naszych znamienitych gości i oddaję głos Panu Profesorowi Jerzemu Robertowi Nowakowi. Panie Profesorze, słuchamy. Ja czy Braun pójdzie na pierwszą? Nie, Pan Grzegorz Braun powiedział, że tylko i wyłącznie Pan Profesor, więc Panie Profesorze, bardzo proszę. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że akurat Gazeta Warszawska zorganizowała to spotkanie, tym bardziej, że w piątek będzie w Warszawskiej mój tekst odkłamać o tak zwany pogrom kielecki, a u Pani Aldony będzie niedługo bardzo długi tekst o Jedwabnem też. No, dodam, że ogromnie cieszę się, że jest Pani Małgosia Sołtysia, która od dawna walczy o prawdę w Kielcach. Natomiast proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, dzisiejszy dzień może być początkiem wielkiego kontrataku w obronie prawdy o Polsce, o Kielcach i o Jedwabnym. Niech się to zacznie, bo ktoś powie, że był z tydzień temu program Pospieszalskiego. Nie jestem z niego zbyt zadowolony, bo przede wszystkim wziął niepotrzebnie największego oszusta z Kielc, to tylko Pani Sołtysia uprzedzała, Pana Białka, szkodnika wyjątkowego, jeszcze przedstawiał go jako człowieka pojednania. Tak jak niepotrzebnie wczoraj wziął Weissa, starego krętacza, który odwracał uwagę
Państwu za to, co powiedział tak świetnie Krzysztof Wyszkowski o przestrzelonym ciele, o wszystkie obrazy moralne takie wziął tam różne. Wyjątkowy krętacz i dziwię się, że są prawicowcy typu Mazurka, którzy sugeruje, żeby mu dać Order Orła Białego. No, jeszcze dano Order Wisnikowi, no może i Wajsowi, jeszcze dano Soroszowi, choć nie tak. Proszę Państwa, czas z tym skończyć. Musimy przejść do kontrataku, przejść w pedagogice wstydu, tym bardziej, że mamy wszystkie argumenty. Tyle źródeł się odnalazło także o Kielcach przemilczanych bardzo często i warto tu przypomnieć. Natomiast ja chciałbym Państwu polecić tu książkę, tu akurat wokół pogromu kieleckiego, drugi tom, który wydał IPN za czasów nieodżałowanego prezesa Kurtyki, gdzie na końcu dzięki profesorowi Żarynowi jest mój kilkudziesięciostronicowy tekst demaskujący kłamstwa ekipy pana Kielesa. Między innymi strasznego prokuratora Fankiewicza, który w 2004 roku powiedział, przygotował umorzenie śledztwa, nie wysłuchując ogromnej części świadków, negując między innymi to, co wyznał ten porwany młody chłopak. I tu mówię, ten jegomość tak zafałszowywał wszystko. Ja muszę powiedzieć, że miałem przyjemność dzięki Jankowi Żarynowi, że spotkałem się z prezesem Kurtyką tydzień przed jego śmiercią. No i między innymi poruszałem potrzebę wznowienia jak najszybciej śledztwa w Kielcach. On był za tym, ale potem była katastrofa i wszystko. I myślę, że ważne, żebyśmy dzisiaj zabrali bardzo mocno głos na rzecz wznowienia tego śledztwa niepotrzebnie przerwanego. Notabene ojciec chrzestny pani Małgosi, pan Andrzej Jankowski, sędzia w latach 90, świadek bezpośredni pogromu, to znaczy wiedział, słyszał, jak żołnierze KBW chwalili się, że na zlecenie Bajora sowieckiego mordowali Żydów. I on jednoznacznie dochodził cały czas i walczył o prawdę o tym rzekomym pogromie, a ściśle prowokacji sowieckiej. Ale jedno trzeba od razu z góry tu zaznaczyć. Proszę Państwa, o wielu rzeczach ciągle się nie pisze. Wszystkim to nie był, że to nie tylko to, że nie był pogrom, to prowokacja sowieckiej bezpieki polskiej, ale że tego typu prowokacje wybuchały łańcuchowo w całym szeregu innych krajów. Węgry, Czechy, Słowacja, ściśle Słowacja, Rumunia, i zawsze były robione po to, aby odwrócić uwagę od jakiegoś łajdactwa komunistycznego. Tak jak u nas, cztery dni po sfałszowaniu referendum, no na przykład no na Węgrzech, Miskolc, no Kun Madaras, Ost, w Słowacji Wielkie Topolany i tak dalej. Ja o tym szerzej piszę. Proszę Państwa, zawsze było popęd, jak na przykład sobie aresztowali na Węgrzech kilku wybitnych posłów partii prozachodniej. No to wystarczyło zrobić pseudopogromik, oczywiście bez pieka, i już Zachód głupawo odwracał uwagę od tego wszystkiego. A to pierwsza opisała znakomita historyk węgierska, teraz współdziałająca z Orbanem, już w 1991 roku dyrektor Muzeum Terroru Stalinowskiego w Budapeszcie, Maria Schmidt, która powiedziała i o polskich rzekomych pogromach węgierskich, czy dlaczego się tego nie cytuje. To jest ogromnie ważne. Druga rzecz, pierwszy, który dotarł do sprawcy całej tej akcji, to był
żydowski major informacji wojskowej Michael Kęciński, ale bardzo o dziwo na poziomie uczciwy. On zresztą przeciwstawiał się wybielaniu Niemców także przez stronę żydowską i on już w 1980 roku wydanej w Nowym Jorku książce Poland Nationalist, antykomunizm, tak dalej, antysemityzm, podał nazwisko głównego organizatora sowieckiego majora Jomina. O tym też tu pisze, a z nim współpracował osławiony major Sobczyński, który potem został nawet ambasadorem w Bułgarii. Także tylko krótko jeszcze, było tak wiele kłamstw w tej sprawie, tu przypomnę, że wiadomo między innymi z badań sędziego Jankowskiego, że na te 40 osób, które zginęły, 12 miało rany postrzałowe, a 12 od magnetów. No to zwykli cywile tego nie wiedzą. Wiadomo, że była tam tak ogromna koncentracja wojska, milicji, bo Kieleckie było jednym z centralnych punktów żołnierzy wyklętych. I tam były zarówno polskie duże oddziały wojskowe, ładne polskie, bo wtedy wczesne, milicji, KBW i sowiecki duży garnizon. I przez 5 godzin nie ruszyły się, żeby pomóc, za to włączyło się paruset pseudorobotników, byłych uczestników referendum prokomunistycznego z tej miejscowości chyba Ludwinów tam, bo byli czy tam Huty, tak. I oni właśnie odegrali też tą swoją paskudną rolę. Natomiast chciałbym tu od razu zaznaczyć, było bardzo wiele kłamstw, a niektóre już zdemaskowali ksiądz Śledzianowski i Konkolewski. I Konkolewski pierwszy zaznaczył, że tam na Plantach 7, gdzie mieszkali Żydzi, były dwie klatki. W jednej byli ci Żydzi ortodoksyjni, tymi rabin wierzący w Mojżesza i tak dalej, a w drugiej byli Żydzi komuniści. Mordowano wyłącznie tych Żydów ortodoksyjnych, religijnych. Włos nie spadł z głowy tym z drugiej klatki komunistycznej. Także to dodatkowy przyczynek, jak to wszystko. No i proszę Państwa, zaczęli ginąć świadkowie. Ja tam wyliczam potem, ilu świadków zamordowano po kolei, to jest wprost niesamowite, począwszy od porucznika UB Greenbauma, który już po paru miesiącach zginął, ale dodam, kogoś zaszczuto absolutnie i tu skorzystam z okazji, był uczciwy prokurator, bo wtedy zdarzało się dużo więcej uczciwych prokuratorów, takich jak prokurator Witkowski, który ogromnie się cieszę, jestem zaprzyjemny, że Warszawska go promowała. Wspaniały autor. Ale takich prokuratorów teraz jest niewielu. A wtedy był prokurator Jan Wrzeszcz, który, gdy zaczęto już cały naród potępiać, zaprotestował na zebraniu przeciwko uwolnieniu o całym narodzie. No to od razu był atak na niego w Gazecie Komunistycznej i Leon Hay, jeden z najgorszych stalinistów ówczesnych, wręcz na wymyślał mu o wszystkich reakcjonistów i była seria potępień za to, że chciał mówić prawdę. W rezultacie odszedł z pracy prokuratora, był doradcą prawnym u biskupa Kaczmarka, którego też sekowano za to, że przygotował raport prawdziwy o tym, co było rzekomym pogromem. I proszę Państwa, nawet siedział parę lat w więzieniu, oskarżany jako klerykał i właśnie i zmarł bardzo szybko tam po wyjściu z więzienia. I proszę Państwa, może tu jest okazja po raz pierwszy powiedzenia, że tego prokuratora Jana Wrzeszcza, który był prawdziwym herosem, kieleckim rejtanem, należy uczcić ulicą w Kielcach. Tak, bo na to zasłużył za swoją ogromnie ryzykowną wtedy obronę prawdy. Poza tym
proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na to, jak, że nas oskarżano ciągle, kiedy równocześnie milczano o zbrodniach Morella w 1945 roku, o wymordowaniu w Świętopłowicach ponad 1600 kobiet, mężczyzn i dzieci, niewinnych Polaków i Niemców, to było ten, i dodam jeszcze jeden mały przyczynek. Dwa lata później, w 1948 roku, był prawdziwy pogrom, ale ludności arabskiej, starców, kobiet i dzieci w Deir el-Jasin, gdzie bojówki, nie jacyś przypadkowi ludzie, a bojówki późniejszych premierów Begina, który stał się noblistą, Nobelza, Nagroda Pokoju, i Szamira, wymordowało 260 bezbronnych Arabów, kobiet i dzieci. Rezultat był taki, że 500 tysięcy Arabów uciekło. I o tym się jakoś nie wspomina i milczy. Także ja myślę, że czas najwyższy te wszystkie rzeczy podsumować. W każdym razie, o, może przypomnę jeszcze. To sprawa syna tego Ubeka, Błaszczyka, no tak? Małego Błaszczyka, młody, który miał ile lat wtedy? 8, tak. Otóż, którego on na parę dni zniknął tam gdzieś na wsi, a ojca Ubeka i kumpla Ubeków namówiono, żeby syn pod groźbą nie wiadomo jakich kar mówił, że był porwany przez Żydów. Chodziło o wywołanie tej prowokacji. No ona poskutkowała, a potem siedział przez pół roku, przez ponad pół roku do lutego następnego roku, od lipca, wraz z ojcem, nic oczywiście mu się nie stało. Chodziło o to, żeby ukryć niewygodnego świadka. A potem ciągle grożono, niech nie odważy się mówić, że był przymuszany, no zginie. I w końcu dobrze przepowiedziano. Chłopak pod koniec życia się jednak odważył powiedzieć. I był film Henio, może ty, Grzegorz, pamiętasz, który to był rok 94? Szósty. W 1996 akurat reżyser Andrzej Miłosz nakręcił film Henio, gdzie on wyznaje to wszystko, że go ubecy namówili. Zapytania Kąkoleckiego. Proszę? Zapytania Kąkoleckiego. Dobrze, ale proszę bardzo, ale proszę mi nie przerywać, panie, że to się włączy. To naprawdę wybija cel. Jeden w tej chwili, jak już mówię, o Kąkoleckim, który odegrał swoją bardzo ważną rolę. I teraz, Błaszczak tam wyznał wszystko, ale co się okazało? Film był pułkownikiem przez kilkanaście lat, dopiero go puszczono w 2015 roku. A różne szmatławe filmy odczepiające Kielce były w międzyczasie, ale najważniejszej rzeczy nie powiedziałem. W rok po nagraniu filmu Błaszczaka przejechał samochód. No co, przed nagraniem filmu? No to poprawi pani, no. Przecież naprawdę jest pan dość tego. Nie, no bo po prostu najlepiej się wtrącać w każdej chwili. Proszę potem poprawić. Szanowni Państwo, ja uspokoić dyskusję. Proszę Pani, ja bardzo Panią proszę. My rozmawiałyśmy już tym teściem. Będzie czas na zadawanie pytań. Chętnie udzielimy Pani głosu, będzie mogła Pani naszych szanownych gości zapytać. A teraz uprzejmie proszę wysłuchać spokojnie tego, co mają do powiedzenia Panowie. Tak jak wszyscy słuchają, wszyscy Państwo będą mogli zadać pytania, więc proszę, szanujmy się tutaj. I to nie jest najważniejsze, czy po roku, czy po kilku miesiącach, w każdym razie bardzo szybko po nakręceniu filmu. To co tam jest to? Proszę Pani, naprawdę. Proszę Pani się uspokoić. Naprawdę proszę szanować Pana profesora, proszę szanować. Proszę Pani, proszę. Proszę Pani, Pani
ale naprawdę, to nie jest tak. To nie jest tak. Tu wszyscy nawzajem jesteśmy po to, żeby się szanować. Więc jeżeli pani ma inne zdanie, ma pani do niego prawo, ale proszę pozwolić mówić naszym gościom. Dziękuję panu. I przepraszam bardzo, nie wiem, w czym oszkalowałem Krzysztofa Kąkolewskiego, o którym wspominano jego zasługa. Natomiast mówię wprost, że był to film przemilczany przez wiele lat. Potem był jeszcze inny film, też przemilczany, Artura Janickiego, też przemilczany. I on też pokazał wiele dowodów na to, że była to prowokacja sowiecka i bezpieczniacka. I dodam, że rok temu była w internecie rozmowa pani Małgosi Sołtysiak z sędzią Jankowskim. Kolejny dowód był na kłamstwa, bezpieki i propagandy PRL-owskiej w tej całej sprawie. Dlatego myślę, nie chcę tu się już za bardzo rozwodzić, bo tych przykładów sprostowań było bardzo wiele. Przypomnę, że i Polonia zrobiła swoje. Tam wyszła książka po angielsku o Kielcach. Także myślę, że jest tak wiele dowodów, że wystarcza to do wystąpienia o wznowienie śledztwa w sprawie prowokacji kieleckiej. I chciałbym do państwa gorąco zaapelować, abyście poparli ten pomysł. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu profesorowi. Myślę, że nakreślił pan profesor już bardzo wiele, przekazał bardzo wiele, a teraz poproszę o głos pana Dariusza Walusiaka, który jako osoba także zajmująca się tą tematyką i autor świetnej książki na temat właśnie tych relacji żydowskich, na temat Holokaustu, myślę, że także naświetli bardzo ciekawy sposób interesującą nas kwestię, która nas wszystkich zgromadziła. Oddaję głos. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Ja przede wszystkim przepraszam za swoje spóźnienie, ale z Krakowa przyjechałem, także proszę mi wybaczyć nieumiejętność i jeżdżę po Warszawie. Pan profesor już tutaj pewne kwestie bardzo wyraźnie naświetlił. Można powiedzieć, że tych różnych dowodów, faktów świadczących o tym, że to jest prowokacja, jest mnóstwo. Także ja się bałem tylko, że pan profesor wszystkie powie i my z panem Grzegorzem to już będziemy wiadomo. Że pan Grzegorz tak podsunął mi mikrofon, także nie wiem, czy liczy, że ja to wszystko wymienię, ale wydaje mi się, że tak, pan Grzegorz liczy, że ja to wszystko wymienię, ale ja jestem pewien, że nie jesteśmy w stanie wszystkich tych faktów wymienić, bo jest tak dużo świadczących właśnie niezbicie o tym, że to wszystko było z góry przygotowane. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, która wydaje mi się bardzo istotna. Otóż co dzieje się w Polsce po zakończeniu działań wojennych, bo wiadomo, że ta wojna dalej trwa, przenosi się do lasu, nasi żołnierze walczą dalej o tą Polskę, której przysięgali, o którą walczyli w czasie okupacji hitlerowskiej. Ale rządzą w Polsce komuniści. Te rządy, wyraźnie tu nie trzeba mówić, jak do tego doszło, jak to wszystko przebiegało. Państwo dokładnie wiedzą wszystko na ten temat. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. A co się dzieje z tymi Żydami? Przecież Żydzi tutaj byli w Polsce prześladowani na terenie Polski, okupowanej przez Niemców. Byli prześladowani, byli mordowani na masową skalę. Część przeżyło. Część przeżyła i tutaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ilu ich było, ilu przeżyło na terenie Polski okupowanym. Mówi się od 40 do 80 tysięcy. Nie wiem, czy pani profesorze, pan się zgodzi z takimi liczbami, bo pan jest ekspertem. Największa część to przybyła z Rosji. Tak, to chcę o tym zaraz powiedzieć. Tylko mówię o tych, którzy przeżyli. Przeżyli dzięki temu, że pomogli Polacy.
Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby Żyd przeżył w Polsce, nie korzystając z pomocy Polaków. Oczywiście zdarzyła się taka historia, związana jest z Niemcem, który ratował Żydów w Polsce, nazywał się Oskar Schindler. Powinniśmy o tym pamiętać. Za pieniądze i koszulki. To tak mówią sarkastycznie, bo uważam, że to jest też pewna hańba, że pierwsze muzeum w Polsce powstało, zostało wybudowane w Krakowie ku czci Niemca, który ratował Żydów. Ja powiem w ten sposób, bo znam historyków z tego muzeum, że oni robią wszystko, żeby pokazać też, że Polacy nie tylko Oskar Schindler ratował Żydów, ale też byli Polacy, którzy ratowali Żydów. Ale proszę Państwa, świat idzie jednoznaczny przekaz. W Polsce Żydów ratował Niemiec. To jest jednoznaczny jednoznaczna wymowa tego faktu. A i tak jak wspomniałem, w Polsce Żydów ratowali Polacy. Następna grupa, o której Pan Profesor już wspomniał, to są ci, którzy uciekli do Związku Sowieckiego i w momencie, kiedy Sowieci gnając Niemców posuwali się na zachód, ci ludzie często nie towarzyszyli już Sowietom, albo też zaraz potem zaczęli przyjeżdżać już na tereny Polski, oswobodzone z rąk niemieckich, natomiast rządzone już przez komunistów. Otóż zdarzyli się, i to jest też duża liczba tych ludzi, tych Żydów, którzy uciekając przed Niemcami znaleźli się na wschodzie. Tam często trafiali do łagrów i potem po podpisaniu układu Sikorski-Majski także znaleźli się w armii Andersa i tutaj to jest fakt, z którym nie można dyskutować, bo szlak żołnierzy na zachodzie znaczą także macewy, które wskazują na to, że Polak wyznania mojżeszowego przerwał krew za wolną Polskę. Ale wracając do tych, którzy wrócili do Polski, no to któż to był? Ano często byli to tacy, którzy już tam bardzo mocno się skumali z komunistami. Często byli to już komuniści, którzy uciekali z Polski przed Niemcami, powiedzieli, że na wschodzie znajdą pomoc. I tam byli wykorzystywani, byli już wykorzystani, żeby tworzyć już specjalne grupy, które wiadomo, co nam potem Stalin zafundował. I do tej naszej Polski, która była pod wcześniej okupacją hitlerowską, a potem zaraz pod panowaniem komunistów, pojawili się Żydzi, którzy także byli wyznawcami tej ideologii komunistycznej i byli tymi, którzy często trafiali w szeregi Urzędów Bezpieczeństwa. I to jest pewien taki obraz. To jest taki obraz, który pokazuje, że w Polsce Polacy, którzy obserwowali, co się działo w czasie okupacji, którzy pomagali także Żydom, zobaczyli, że w szeregach UB znajdują się Żydzi. Czasem zdarzało się, i to nie są odosobnione wypadki, że wśród tych ubeków byli także ci, którzy zostali uratowani na terenie Polski okupowanej, zawdzięczali swoje życie Polakom. I często odwdzięczali się w sposób bardzo haniebny. Wykorzystując swoje informacje, zwabiali żołnierzy Armii Krajowej Podziemia Zbrojnego i często ich mordowali. Mamy szereg takich historii. Ja przywołam może mało znaną historię, ale ostatnio opowiedziano mi przed niejakiego bohatera mojego, jednego z bohaterów mojego filmu Rączy, Tadeusza Wieńkowicza, żołnierza legendarnego oddziałów Krysi, działającego na Nowogródczyźnie. Otóż on mi opowiedział taką historię, że jego matka uratowała Żyda, którego przechowywała w Lidzie. Był to taki
komunista żydowski, ale wówczas nie patrzono, czy to komunista, czy nie, człowiek, który, po, który wymagał jakiegoś wsparcia, jakiejś pomocy. Udało mu się uciec z getta i matka Tadeusza Bieńkowicza przytrzymywała go przez jakiś czas w piwnicy w Lidzie. Potem, jak już Nowogródczyzna została zajęta przez Sowietów i ten właśnie mój bohater Tadeusz Bieńkowicz był dalej żołnierzem Prysi, ukrywał się, w pewnym momencie spotkał tego właśnie Żyda. Ten Żyd już był wyższym oficerem NKWD, był w towarzystwie dwóch żołnierzy, ale odesłał tych żołnierzy i zaczął rozmowę właśnie z Tadeuszem Bieńkowiczem. I otóż ten mi powiedział w ten sposób, że ten Żyd mu powiedział: ja ci nic nie zrobię, twoja matka mnie uratowała, ale Polaków nienawidzę i opowiem ci, co ja robię z Polakami. I opowiedział mu przykład, jak złapał jednego z Polaków, powiesił go na drzewie i ściągał z niego skórę. Mówi, posoliłem go, żeby to było lepiej przyjmowane przez niego. I mówi, tak mi to powiedział, patrząc mi prosto w oczy. I takich sytuacji, proszę Państwa, było masę. Także można powiedzieć, że wykorzystanie i skierowanie, że ktoś chciał urządzić pogrom, to, że tak powiem, sytuacja bardzo, bardzo była sprzyjająca do tego, żeby taki pogrom wywołać. Podobna sytuacja była w Jedwabnym, bo też tego typu mechanizm starano się wykorzystać. I mamy do czynienia z tymi ubekami. Ludzie obserwują tych ubeków. Ubeków, którzy się panoszą, często to są Żydami. Zresztą tu mamy statystyki, mamy obliczone w procentach, ile było. Byli przede wszystkim na kierowniczych stanowiskach, decydowali o tym, co się dzieje w urzędach bezpieczeństwa. Ale jeszcze jedna rzecz się dzieje, która jest bardzo istotna. Też Państwo wiedzą, że po II wojnie światowej, po tym, co się część AK-owców dalej walczy, część już siedzi w różnego rodzaju więzieniach, część wywożona na wschód, ale o tym, co się działo w czasie okupacji i co robiła Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne, o tym nie wolno było mówić. A o czym było wolno mówić w Polsce i o czym się mówiło w Warszawie? W Warszawie mówiło się o powstaniu w getcie warszawskim. O tym, bo to pokazywało coś innego. Pokazywało tego Żyda, który był zaszczuty przez Niemców. On zmienia się w bojownika. Zmienia się w bojownika i komuniści to dokładnie wykorzystują. Pokazują, że to była walka. To była walka o to właśnie ten międzynarodowy interes, międzynarodowy pokój, te idee, które niósł komunizm. Dochodzi do takiego bardzo istotnego faktu, moim zdaniem. W Polsce działa Centralny Komitet Żydów Polskich. On został powołany w listopadzie 1944 roku. I ten otóż komitet organizuje obchody właśnie walk, powstania w getcie. O powstaniu warszawskim nikt, nie będę mówił tego w gronie warszawiaków, bo Państwo sobie dokładnie z tego zdają sprawę. O powstaniu warszawskim nie wolno było przez długie lata mówić. Natomiast mówiono o powstaniu w getcie warszawskim. I co roku odbywały się w kwietniu, w rocznicę, wielkie obchody. I na przykład jest taki fakt, na który zwróciłem uwagę. W styczniu 1946 roku, a więc w roku, kiedy dochodzi do tych właśnie wypadków zwanych pogromem bieleckim, w styczniu dochodzi do tego, że Centralny Komitet Żydów Polskich organizuje dużą konferencję, na którą zaprasza dziennikarzy tu w Warszawie. I na tej konferencji mowa jest o tym, jak Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne mordowały Żydów w czasie II wojny światowej.
Czyli idą dalej. Już nie mówi się, już nie tyle nie mówi się o Armii Krajowej, ale mówi się o tym, że Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne mordowały Żydów. Czyli można powiedzieć, że ta nienawiść, która się rodzi w społeczeństwie, bo ona się rodzi. Ona się rodzi. To są te fakty, o których powiedziałem. O takiej, taka konferencja, takie wydarzenia, jak właśnie przeżył Tadeusz Bieńkowicz, rączy na kresach. Takie sytuacje się powtarzały. Sytuacje takie, że ludzie przesłuchiwani, byli przesłuchiwani często przez oficerów bezpieki żydowskiego pochodzenia. Całe to kierownictwo było żydowskie, a mówiąc o ludziach, którzy rządzili w Polsce, to gdyby nie pochodzenie Jakuba Bergmana, żydowskie, powstrzymano się jeszcze, ale Stalin uważał, że Bierut jest ciemniakiem w porównaniu z inteligentnym Jakubem Bergmanem, który de facto sprawował też tą władzę z drugiego siedzenia. Czyli widać, że są, to podłoże jest i teraz tylko wystarczy iskrę rzucić i może dojdzie do jakiegoś zapłonu. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ta iskra miała się pojawić? Ano dlatego też, żeby zdyskredytować Polskę. Przede wszystkim zdyskredytować Polskę na arenie międzynarodowej. To jest to, co Państwo dzisiaj obserwują na demonstracjach KOD-u. Ja tam przyjeżdżałem przez Warszawę, widziałem duży napis stop faszyzmowi. Proszę Państwa, to nie chodzi o to, że nas się karmi taką głupotą, żeby się uśmiechali jak faszyzm. Karmi się Zachód, karmi się opinię społeczną Zachodu. I wówczas także o to chodziło, żeby opinii społecznej na Zachodzie pokazać, jacy są Polacy. I ten fakt doskonale wykorzystano, bo co się dzieje w Polsce? Ano w Polsce dochodzi do referendum, bo ustalono w porozumieniach w Jałcie i w Teheranie, że dojdzie do wyborów w Polsce. Ja przywołam tylko taki fakt, co mnie ostatnio w ubiegłym roku spotkało w Stanach Zjednoczonych. Otóż ludzie wykształceni, elita, oni się dziwili, jak rozmawialiśmy z nimi, mówiliśmy, że w Polsce narzucono Polakom komunizm. Oni byli przekonani. Ile lat po wojnie, proszę Państwa, jakie możliwości dotarcia do wszelkich publikacji źródeł. Tak dalej twierdzą, że my żeśmy sobie komunizm wybrali. My głosowaliśmy na komunizm. Proszę Państwa, ludzie, którzy mienią się elitą, ludzie wykształceni. I tak to jest przedstawiane. Tak to jest dzisiaj też przedstawiane. Z jednej strony w Warszawie napis stop faszyzmowi przez patriotów polskich powieszonych, a z drugiej strony w Nowym Jorku demonstracja Żydów przed polską ambasadą, żeby zatrzymać tą nową jakąś historię, którą my tu tworzymy. Bo my powinniśmy wyznawać tą historię, którą nam pisze Jan Gross. Bo to oczywiście jest ta podbudowa i Żydzi, którzy tam uczestniczą, młodzi Żydzi, nawet nie wiedzieli, gdzie Polska leży. Ale oczywiście uczestniczą w tych wydarzeniach. I to jest istotne, żeby świat dowiedział się, jaki tu fałszywy z natury i przebiegły naród mieszka w tej Polsce. I takie działania są podjęte i to dosyć bardzo skrupulatnie ułożone. No jaki dzień wybierają? Wybierają 4 lipca. 4 lipca w Stanach Zjednoczonych jest święto niepodległości. Wiadomo, że w tym dniu przed odbiornikami radiowymi, bo jeszcze telewizja to były początki, zasiądą ludzie, żeby wysłuchać, co się zdarzyło, wysłuchać przemowy. I w tym dniu idzie informacja, że w jakichś tam dalekich Kielcach, dalekiej Polsce mordują Żydów. Polacy mordują Żydów. W tym czasie już świat dowiedział się o tym, co się działo w Oświęcimiu. Już jest proces norymberski. Ta prawda się przebija.
Polacy wychodzą tutaj na tych, którzy mordują Żydów i to się wykorzystuje, to się do dzisiaj wykorzystuje w dużych instytucjach takich jak Yad Vashem i Muzeum Holokaustu w Nowym Jorku. Mamy sale poświęcone właśnie temu wydarzeniu. To wydarzenie jest takim kulminacyjnym wydarzeniem tego, co się działo. To już łatwiej, w tym momencie łatwiej Polaków oskarżyć, że mordowali Żydów. I tak jak ostatnio jeden z Żydów francuskich powiedział, że Polacy gazowali Żydów. Łatwiej to zrobić w momencie, jak jest takie podłoże. Jest to dokładnie przygotowane. I to się w ten sposób działo. Ja może, że tak powiem, przerzucę na pana Grzegorza. Żeby tutaj przybliżył to, może panie Grzegorzu, ja sobie pozwolę, jakby pan przybliżył to, co się dzieje na tej międzynarodowej arenie. To budowa państwa izraelskiego, bo to jest kolejny taki bardzo istotny wątek. Przepraszam, że tak, ale mówię, że coś dla pana zostanie. Tak, no, ma powstać państwo Izrael, a z czego ono powstanie? Skoro pionierów tego państwa jest stosunkowo ciągle niewielu, w każdym razie nie dosyć, żeby w otoczeniu w najlepszym wypadku obojętnym, a w gorszym wypadku nieprzyjaznym, żeby wywalczyć suwerenność państwową. No do tego trzeba kadr i to nie byle jakich, nie jakichś amatorów. Trzeba ludzi zdeterminowanych, najlepiej przeszkolonych, wojskowych, ludzi, którzy sługiwali wojskowo, mają jakieś doświadczenia. No i trzeba broni. Jak ludzi zachęcić do tego, żeby jechali do Palestyny i tam w jakimś upale może stracili życie, zdrowie w najlepszym wypadku, no trudno do tego kogokolwiek zachęcić. Łatwiej natomiast wykonalny może być program zniechęcania do tego, żeby żyć tam, gdzie się jest aktualnie, na przykład w Europie Środkowej. No jak do tego zniechęcić? No trzeba właśnie stworzyć wizję śmiertelnego zagrożenia. To jest hipoteza badawcza. Nie mamy żadnych dokumentów, na razie historycy nie dysponują żadnym tajnym planem, notatką, która byłaby podpisana krwią z serdecznego palca, czy to Jakuba Wermana, czy Ławenki Abeli, czy innych ludzi, którzy takie operacje mogli wtedy prowadzić, ale wiemy, że w latach, które nastąpią po prowokacji kieleckiej, to właśnie Ludowe Wojsko Polskie, które oficjalnie jeszcze wtedy się nie nazywa ludowym, jego służby tajne, bezpieka, informacja, także inne służby sowieckie działające na terytorium Polski zajmują się zorganizowanym przerzutem ludzi, a także organizacją dostaw broni do Palestyny dla tych, którzy wkrótce pójdą tam na wojnę z Palestyńczykami i innymi, którzy będą przeciwstawiać się projektowi państwa żydowskiego na tamtym terytorium. To jeden z kontekstów. Sprawa katyńska wprowadzona na wokandę Trybunału Norymberskiego. To akurat w tamtych dniach się waży. Sowieci mają tyle bezczelności, że wprowadzają na norymberską wokandę sprawę Katynia. A jakże? A czemu nie? Cała ta operacja z punktu widzenia Moskwy, z perspektywy stalinowskiego Kremla, jest przecież bardzo ważna. Trzeba przykleić wszystko, co się da do zbrodniarzy narodowo-socjalistycznych niemieckich, po to, żeby nikt Stalina nie pytał o jakiś głupi Katyń, czy jakąś tam nieważną Kolymę Workutę. I w związku z tym Sowieci bardzo aktywnie, jeszcze nawet zanim wkroczą na ziemię polskie, starają się wykorzystać do
ostatnia wszystkie, notabene realne podstawy, które daje im bestialstwo niemieckie, którego Niemcy dają popis i na ziemiach polskich, i na polskich kresach, i na tych terytoriach republik sowieckich, które zostały zajęte po 22 czerwca 1941 roku. Zanim jeszcze Sowieci się odbiją i wrócą aż do Berlina, no to już cały czas starają się przedstawić światu Niemców jako sprawców zła ostatecznego. No i zapraszają korespondentów zachodnich, kiedy tylko zajmą Majdanek. To przecież nie jest tak, że jacyś reporterzy angielscy, francuscy czy amerykańscy tam sobie tam jeżdżą po tym froncie wschodnim i raportują, co widzą jacyś fotograficy, fotoreporterzy. Nie, Sowieci ich specjalnie sprowadzają, zapraszają, żeby im ten Majdanek pokazać, żeby im pokazać te komory gazowe obozów zagłady niemieckich. Po to, jeszcze raz powtórzę, żeby nikt o żadne zbrodnie sowieckie nie pytał. No i ta akcja propagandowa jest kontynuowana właśnie w Nowym Wędze, gdzie Sowieci zapędzają się i wstawiają Katyń do rejestru niemieckich zbrodni. Trafiła kosa na kamień, to znaczy trafiła na dwóch dobrych obrońców, adwokatów solidnych niemieckich, którzy swoich klientów z jakiejś jednostki bodajże łączności wybronili, ponieważ udało im się bez cienia wątpliwości wykazać, że ich klienci byli po prostu nieobecni w tym miejscu i w czasie, którego by wymagało popełnienie zbrodni przypisywanej przez Sowiety Niemcom. No i w związku z tym nikt w Norymberdze nie został skazany za zbrodnię katyńską. Sowieci przestali napierać na to, żeby doprowadzić do skazania kogokolwiek, a Zachód uznał, że nic nie było. Zachód, Amerykanie, Anglosasi, Francuzi, kto tam jeszcze, reporterzy z całego świata, zgodnie uznali, że nic nie było, po prostu tego nie odnotowali, nikt nie zauważył, taki falstart sowiecki. Ale żeby sprawa Katynia w związku z tym nie przelała się tak na drugą stronę, żeby jednak te pytania się nie pojawiły, no to też znowu wygłaszam hipotezę badawczą, ponieważ historiografia nie zna żadnej notatki, planu kombinacji operacyjnej, ale wygłaszam, formułuję hipotezę badawczą, nie ja pierwszy zresztą, że synchronizacja pogromu, prowokacji kieleckiej, bo tak lepiej byłoby mówić o tych wydarzeniach, synchronizacja tego właśnie z kalendarium procesu norymberskiego, to też jest zastanawiające, ta zbieżność. Kontekst międzynarodowy jest więc bardzo ważny. Za każdym razem i proszę Państwa, czy to ze wschodu, czy z zachodu, czy Moskale, czy Prusacy, czy kto inny partycypujący w zbrodniach popełnianych na Polsce, na Polakach, bo zbrodnią jest stawianie w stan likwidacji państwa, zbrodnią jest stawianie narodu w sytuacji masowego zagrożenia, tak, związanego z tym, że się nie posiada własnego aparatu państwowego, a więc ze wschodu czy z zachodu, kto tylko chciał Polskę w stan likwidacji postawić i czy czynił to, że tak powiem, po całości z pełnym sukcesem rozbiorowym, czy też były to kolejne etapy takiego działania, no to zawsze sięgano po narzędzia propagandowe, których celem była delegitymizacja państwa polskiego. Przedstawienie państwa polskiego jako groźnego, niebezpiecznego dla świata i dla samych Polaków. Za każdym razem, kiedy chciano Polaków obrabować, przy okazji trzeba ich było trochę pomordować, no to trzeba było stworzyć pewną otulinę propagandową. No krótko mówiąc, trzeba było tak zrobić, żeby to źle nie wyglądało, żeby operacja niszczenia państwa polskiego
była traktowana jako w najgorszym wypadku zło konieczne, a w lepszym wypadku jako dobro, jako dobrodziejstwo ludzkości, prawda? Jeżeli się tego państwa polskiego nie zlikwiduje, jeżeli się zostawi Polakom możliwość samodzielnego, suwerennego rządzenia się na własnym terytorium, to oni zaraz gotowi zrobić krzywdę sobie albo komuś naokoło, albo jedno i drugie naraz. No i do tego były potrzebne przykłady. Przykłady różne incydenty, które pozwalały snuć taką narrację. Snuć narrację o Polakach jako Irokezach Europy, to jeszcze w XVIII wieku, prawda, to jest narracja oświeconych, to filozofowie w rodzaju Voltaire'a podsuwają tę retorykę, oni są PR-owcami, oni są na usługach tych polityków, którzy tak jak Fryderyk i Katarzyna dokonują tych operacji, prawda? Państwo polskie stawiają stan likwidacji. Ja, proszę Państwa, cofam się w historię głębiej po to, żebyśmy sobie uświadomili, że Kielce, 46 rok, to nie jest nowość. Że to modus operandi wtedy zastosowane nie było wymyślane ad hoc, że Kielce nie są operacją prototypową, nie jest to eksperyment, nie jest to pierwsza tego typu akcja, ale wręcz przeciwnie, jest to kolejna realizacja modelowego schematu. I otóż, my się tu zbieramy, żeby wspominać prowokację kielecką 1946 roku, a jednocześnie przecież w kalendarzu stuknęło 110 lat od tak zwanego pogromu białostockiego. Pogrom białostocki w Białymstoku w roku 1906, latem, w czerwcu, a więc dokładnie ta pora, źli ludzie zabrali się do bicia, zabijania, rabowania tamtejszych Żydów. Żydów, których w Białymstoku nie brakowało. Oni tam byli w przewadze. W przewadze, która do tego doprowadzi, że 12 lat później, w roku 1918-19, w Białymstoku zostanie wyartykułowany program polityczny utworzenia wolnego miasta Białegostoku. Kiedy Żydzi białostoccy się dowiedzą, że owszem, w Wersalu mówił o tym, żeby utworzyć wolne miasto Gdańsk, no to w gazetach białostockich napisano, to my miejmy wolne miasto Białystok, no bo do czego nam jakaś Polska potrzebna, tak? Od biedy Litwa. Oni byli skłonni do Litwy się zapisać, ale do Polski to na ostatku. Więc z tego projektu wolnego miasta Białegostoku z roku 18, 19, 20, z tego możemy wnosić, jak bardzo w Białymstoku Żydzi byli u siebie i na swoim. Byli to Żydzi nie mający wiele wspólnego z tradycją polską, nie znający języka polskiego, co zresztą dotyczyło większości diaspory żydowskiej na ziemiach polskich jeszcze do II wojny światowej. Język polski nie był językiem ich asymilacji. Jeśli asymilowali się, to do ruszczyzny. Po rosyjsku uczyli się mówić, do rosyjskich szkół zaczynali chodzić. To byli tak zwani Litwacy. Oni w Białymstoku i w innych miastach i miasteczkach na tym, co my dzisiaj nazywamy Kresami, ale co przecież było, co było no, centrum tradycyjnej polskiego terytorium, oni tam pojawiali się wypychani przez urzędowy rosyjski antysemityzm. Granica osiedlenia, tak zwana, w Rosji zakazywała Żydom osiedlanie się i prosperowanie. Trzeba było uzyskiwać pewne urzędowe zezwolenia. Te granice osiedlenia wprowadziła jeszcze Katarzyna, zwana na nasze utrapienie wielką w XVIII wieku. Stało się to w momencie, kiedy Katarzyna stała się panią Żydów
tak licznych zamieszkujących ziemię polskiego, pierwszego, potem drugiego, trzeciego zaboru. Wcześniej w Rosji Żydzi nie mieszkali. Carowie rosyjscy bardzo się dziwili królom polskim, wielkim książętom litewskim, że do tego dopuszczają, że na to pozwalają, żeby Żydzi u nich mieszkali i prosperowali. Rosjanie sobie tego nie życzyli i zinstytucjonalizowali te restrykcje wymierzone w wolność przemieszczania się i wolność prosperowania Żydów. A zatem rosyjska linia osiedlenia wypycha na ziemię Królestwa Polskiego, czyli zaboru rosyjskiego, wypycha tak zwanych Litwaków. No i otóż mamy ich w Białymstoku całe mnóstwo, po prostu większość białostocczan to są Żydzi. Rok 1906, pogrom straszny. Ludzie giną, rzeczywiście. I otóż z Warszawy wyrusza do Białegostoku Apolinary Hardglass, który zostawił nam po sobie księgę wspomnień. Bardzo to są pożyteczne wspomnienia, raz wydane w Polsce w latach 90. Chyba nie było wznowienia od tamtej pory, bardzo polecam. Apolinary Hardglass, proszę Państwa, to jest postać bardzo wybitna. W dwudziestoleciu międzywojennym on przez lata całe był szefem żydowskiego koła parlamentarnego. W Sejmie, tu w Warszawie, Apolinary Hardglass stał na czele koła żydowskiego i był żydowskim politykiem, który jako prawnik miał bardzo wybitną kulturę prawniczą i także kulturę słowa, w tym również słowa polskiego. W związku z tym mógł jak równy z równym funkcjonować i ścierać się na arenie parlamentarnej w polskim Sejmie. Myślę, że było w tym coś, za czym dzisiaj moglibyśmy zatęsknić, prawda? Koło żydowskie w Sejmie. Koło żydowskie w Sejmie należy sobie cenić otwartość w życiu publicznym, prawda? Należy sobie cenić momenty prawdy, należy sobie cenić grę w otwarte karty. To jest coś, za czym ja osobiście tęsknię w polskim życiu publicznym i myślę, że jeśli już, to taka formuła jest właśnie najlepsza. Ale otóż w roku 1906 Apolinary Hardglass nie jest jeszcze przewodniczącym koła żydowskiego w polskim Sejmie, bo jeszcze nie ma polskiego Sejmu, bo Rzeczpospolita rozebrana i jej imię jest rzeczywiście wymazane. No, wróci, nie będziemy wchodzić w niuanse. Apolinary Hardglass, młodziutki, aspirujący prawnik i działacz społeczny, polityczny, aktywista żydowski, wyjeżdża do Białegostoku po to, żeby na miejscu zbadać sprawę, żeby się dowiedzieć, co było, jak to wyglądało. I otóż ja Państwu chcę zacytować wspomnienia Apolinarego Hardglassa. To taka mała kryptoreklama. Będę czytał z książeczki zbioru własnych tekstów, w którym jeden tekścik właśnie na ten temat się znalazł. A Hardglass jedzie do Białegostoku z innym wybitnym działaczem żydowskim tamtej epoki, Żabotyńskim. Bardzo wybitna postać. Ja to podkreślam, żebyście Państwo rozumieli, że chociaż dzisiaj te nazwiska nie chodzą w pierwszej lidze i nie są na pierwszych stronach gazet, to że to nie jest jakiś pamiętniczek marginalny, że to nie jest zapisane przez jakiegoś ktoś, tak? To Apolinary Hardglass pisze. Zabraliśmy się więc wraz z Żabotyńskim i pojechaliśmy na pogrom. Gdy zbliżaliśmy się do Białegostoku, pociągiem jechali z Warszawy, pasażerowie Żydzi zaczęli znikać z pociągu i już na poprzednich stacjach, nie dojeżdżając do ostatniej przed Białymstokiem stacji Starosielec. Gdy pociąg podchodził już do stacji, wszedł konduktor, spojrzał na nas, opuścił w oknie, przy którym siedzieliśmy, firaneczkę i powiedział nam, byśmy odsunęli się tak, by nas nie widziano z peronu. Uczyniliśmy to, ale sami nie widzieliśmy wszystko, co się na peronie działo. Było pełno ludzi, ale uwaga, to nie była miejscowa ludność. Byli to żołnierze i policjanci,
jacy żołnierze i policjanci? No rosyjscy, prawda? Bo jesteśmy w Imperium Rosyjskim w 1906 roku. A więc żołnierze i policjanci, a przede wszystkim mnóstwo młodych Rosjan, uwaga, w charakterystycznych czerwonych rubaszkach. Rubaszka, czyli taka koszula, bluza, może haftowana, prawda? Rubasz. A więc młodzież rosyjska, pisze Antonin Alejandras, w czerwonych rubaszkach, widocznie dobrze podpinę. Ci hałasowani, krzyczeli szukać Żydów, złapali jakiegoś Żyda, widzieliśmy jak go szarpali, ciągnęli, a on przeraźnie krzyczał. Potem dowiedzieliśmy się, że, uwaga, ci młodzieńcy w czerwonych rubaszkach to byli robotnicy z warsztatów kolejowych w Starosielcach, których na parę tygodni przed pogromem przysłano tam z Rosji w liczbie około 600 osób. Proszę Państwa, to jest modus operandi pogromu kieleckiego. To jest dokładnie to modus operandi. Czytam dalej. Stwierdziliśmy też potem wraz z Żabotyńskim, że miejscowa ludność polska i białoruska z nielicznymi wyjątkami w pogromie udziału nie brała. Lecz przeciwnie, ukrywała Żydów. Cały zaś pogrom robili ci czerwoni proletariusze z Rosji wraz z policją i żołnierzami. Rok 1906, Białystok, proszę Państwa, tu wtrącę. Apolinary Hartglas nie był polonofilem. Apolinary Hartglas nie pisał o Polakach z jakimś rzewnym sentymentem. Polecam lekturę całości tych wspomnień. To właśnie wytrawny polityk, prawnik bez sentymentów. On w Izraelu, do którego udało mu się wyemigrować wtedy, kiedy jeszcze państwo Izrael nie istniało, w czasie II wojny światowej, Hartglas został wyprowadzony z Polski stosunkowo późno, bo to już chyba był 42 rok, jakaś siatka wpływowych ludzi pomogła mu się wydostać z Polski okupowanej przez Niemców. Apolinary Hartglas dożył swoich dni, to jeszcze było następnych chyba ponad 10 lat życia w Izraelu, dożył utworzenia państwa Izrael, ale kariery politycznej tam już nie zrobił. Właśnie jako, że tak powiem, Żyd trochę opolaczony, Żyd niesefardyjski, aszkenazyjski, generalnie elita państwa Izrael nie rekrutowała się z ludzi, którzy przeżyli chociaż w części okupację niemiecką ziem polskich. To inne kadry, z innego naboru. Więc Hartglas w Izraelu kariery nie zrobił, ale zdążył napisać, a tam był problem językowy. Wiecie Państwo, on właśnie, szef koła żydowskiego w polskim Sejmie przed wojną, nie władał hebrajskim i nie zdążył się już tego hebrajskiego nauczyć, co przecież dla prawnika, człowieka, słowa, pióra musiało być w jakiś sposób także upokarzające, że nie może na scenie publicznej w Izraelu występować na równych prawach. Zostawił jednak, może dobrze, że kariery nie zrobił, bo miał czas na to, żeby te wspomnienia napisać i te wspomnienia nam zostawił, a ja doczytam następnych fragment. Władze, to są wspomnienia Apolinarego Hartglasa o pogromie białostockim 1906 roku cały czas. Władze szeroko tłumaczyły się, że one robiły wszystko, co było w ich mocy, ale nie mogły opanować tłumu, uwaga, cytat, tłumu miejscowych Polaków, którzy zabijali Żydów i rabowali ich mienie. Tak? Czyli mamy wersję oficjalną. To tłum miejscowych Polaków napadł na Żydów. Chociaż Apolinary Hartglas z Żabotyńskim widzieli młodzież rosyjską w czerwonych rubaszkach. Na nasze zapytanie, kto przebierał tych Polaków i Białorusinów w rosyjskie czerwone rubaszki, władze nie potrafiły dać odpowiedzi. A to zadawali to pytanie prawnicy. Wiecie Państwo, właśnie poważni zawodnicy. Młodziutcy wtedy, ale rzutcy bardzo działacze i bystrzy. Dalej Hartglas. Zauważyłem ten charakterystyczny szczegół zarówno w Siedlcach, jak i w Białymstoku. Proszę Państwa, w Siedlcach doszło do podobnych incydentów i Hartglas czerwone rubaszki widział też w Siedlcach. Władze oskarżały w Czarnku o pogromę ludność polską i dopiero badanie poszkodowanych Żydów wyjaśniło, że było wręcz przeciwnie. Polacy nie brali udziału w pogromie, lecz przeciwnie, ukrywali Żydów. Władze rosyjskie już wtedy miały podwójny cel na widoku.
mordować Żydów i niecić nienawiść pomiędzy dwiema współżyjącymi narodowościami. Później dopiero drogą dochodzę i badam. Stwierdziłem, że pogrom był przygotowany starannie przez władze w ciągu szeregu tygodni, że umyślnie sprowadzono z głębi Rosji robotników kolejowych w rubaszkach, będących członkami Związku Narodu Rosyjskiego i że komendant wojskowy okręgu białostockiego, generał brygady Bogajewski, na 2 tygodnie przed pogromem wydał poufny okólnik do wojska, w którym, podając tę samą datę, w której się pogrom rozpoczął, uprzedzał, że tego dnia rozegrają się w Białymstoku poważne wypadki i on nakazuje wobec tego, by wszyscy wojskowi opuścili w przeddzień Białystok. Jeden egzemplarz tego poufnego okólnika udało mi się zdobyć. Koniec cytatu i znak zapytania. Czy historiografia dotarła do tego okulnika, którego egzemplarz udało się zdobyć Apolinariuszowi Hartwilasowi? Wyjeżdżając z Polski w czasie II wojny światowej, Apolinariusz Hartwilas, nie pamiętam, czy to jest odnotowane, czy zdołał zabrać ze sobą swoje archiwum? Wątpliwy. Zadałem pytanie o ten okulnik. Okulnik generała brygady Bogajewskiego z 1906 roku. Zadałem w tym tekście publikowanym, tu widzę w 2012 roku na łamach dwumiesięcznika Polonia Christiana. Było to jeszcze przed otwarciem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Zadałem pytanie, czy ten okulnik znajduje się, bądź znajdzie się w zbiorach tego muzeum. Pytanie było oczywiście retoryczne. Zwiedziłem Muzeum Historii Żydów Polskich, śladów tego okulnika tam nie znajduję. Znajduję natomiast pogrom białostocki 1906 roku jako element narracji o tak zwanym wzbieraniu polskiego antysemityzmu na przełomie XIX i XX wieku. Polecam Państwu, bo większość z Państwa ciągle jeszcze nie odrobiła pewnie lekcji. Kto zwiedził Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie? Kto zwiedził? No marnie, proszę Państwa, marnie. Z różnych względów powinniście Państwo odwiedzić ten ośrodek. Jest to monumentalny, de facto eksterytorialny ośrodek propagandy antypolskiej. Szerzy się stamtąd właśnie taka narracja, w której tak opisany przez Apolinariego Hartwilasa pogrom białostocki jest wpisany w stereotypowe oskarżenie Polaków o antysemityzm. Tak? Otóż, jeszcze raz powtórzę, to nie jakiś straszny Jerzy Robert Nowak, tak? albo inni, nie wiadomo czy nie gorsi od niego, żydożercy, prawda? Tylko Apolinariusz Hartwilas, szef żydowskiego koła poselskiego w przedwojennym Sejmie, pisze takie rzeczy. Jednoznacznie interpretuje wydarzenia 1906 roku w Białymstoku jako prowokację i wskazuje nawet autorów tej prowokacji. I otóż nie przeszkadza to snuć dalej narracje pogromowe, których celem jest delegitymizowanie państwa polskiego. To paradoks. Przytacza się przykłady, choćby ten właśnie pogrom białostocki i inne, tak zwany pogrom kielecki, jedwabiński. Proszę Państwa, przytacza się te przykłady strasznych zaiste, potwornych szczegółach i w rezultatach zdarzeń, do których doszło przecież pod nieobecność państwa polskiego. To jest ten paradoks, to jest istota kłamstwa kieleckiego, kłamstwa jedwabińskiego, kłamstwa białostockiego. Do tych zdarzeń dochodzi w tych miejscach i czasach, w których państwo polskie jest nieobecne. A przecież dziś ta narracja pokątnie, nie zawsze wprost, ale służy kwestionowaniu prawa Polaków do suwerennego rządzenia się na własnym terytorium. Wszystkie te opowieści mają wnieść
pewne zastrzeżenie wręcz do prawa międzynarodowego. To znaczy, że tak, jest sobie państwo polskie, nawet niech Polacy temu państwu podlegają, ale muszą być jakieś jednak umocowania i uwarunkowania wyższe. Mówiąc krótko, ktoś nad tymi Polakami musi czuwać. Muszą być jakieś instancje międzynarodowe, które będą miały zdania ostateczne i wiążące. Ja nie zacytuję w tej chwili konkretnych przykładów takiej narracji, ale myślę, że państwo możecie sami z powodzeniem podszukać przykłady takiej właśnie propagandy i formułowania takich celów, takiego, jeszcze raz powtórzę, kwestionowania suwerenności Polaków, prawa Polaków do rządzenia się u siebie po swojemu. Inny przykład, bo to jest pogrom, tak zwany pogrom lwowski 1918 roku. Tam, we Lwowie, Żydzi, no cóż, znaleźli się nie w porę i po niewłaściwej stronie, wspomagali Ukraińców w walce z Polakami. No a jak jedni sprzymierzyli się z Ukraińcami, no to potem po polskiej stronie bardzo dużo było gniewu, rozgoryczenia i bardzo często ten gniew już bez wnikania w indywidualne, faktyczne przewiny, ten gniew znalazł ujście. I otóż również we Lwowie doszło do różnych pożałowania godnych przypadków, które zostały w świecie zachodnim rozreklamowane szeroko jako pogrom Żydów dokonywany przez Polaków i uwaga, przez Polaków, którzy właśnie teraz chcą mieć własne państwo, więc czy to dobrze, że oni chcą mieć własne państwo? I wówczas w 1918 roku do Lwowa pojechał generał Sikorski, został wydelegowany przez sztab generalny, sztab Józefa Piłsudskiego, to Sikorski miał za zadanie spacyfikować Lwów, przywrócić spokój, zaprowadzić porządek. I otóż Sikorski, który, muszę na to zwrócić uwagę, jako człowiek mający zawsze przez całe życie i pośmiertnie także dobrą prasę, nigdy nie krytykowany z paragrafu antysemickiego, prawda? Sikorski, jego związki z masonerią niewątpliwie immunizowały go na dalej posuniętą krytykę, postać raczej pomnikowa. Otóż Sikorski w związku z tym jest tutaj świadkiem, którego obiektywizm trudno lekceważyć. Otóż on, przyjechawszy do Lwowa, napisał takie pismo, list, bardzo, powiedziałbym, zdecydowany, może nawet gniewny w tonie do przedstawicieli lwowskiej diaspory żydowskiej. To jest list z uprzejmą prośbą: panowie Żydzi, przestańcie obsmarowywać nas przed opinią światową. Wiecie, że to są uwarunkowania sytuacji frontowej, wojennej, w związku z tym bardzo proszę, nie kwestionujcie naszej państwowotwórczej działalności, albo będę musiał z tego wyciągnąć poważniejsze wnioski. Tak napisał Sikorski do Żydów lwowskich w 1918 roku. Co w tym jest najbardziej istotnego? To, że właśnie dla świadków historii, których nawet super poprawna politycznie propaganda, propaganda robiona przez Żydów oraz przez gojów opętanych przez Żydów, taka propaganda nie kwestionująca autorytetu takich postaci jak Sikorski czy Apolinary Hardglass, który właśnie trudno posądzać Apolinarego Hardglassa o antysemityzm, chociaż w XX wieku i do tegośmy doszli, bo propaganda żydowska korzysta z takiej kliszy, takiej kategorii self-hating Jew, samo nienawidzący się Żyd, prawda? To na przykład pan Finkelstein, autor książki Przemysł Holokaustu, zaliczony do tej kategorii. No ale jeszcze w czasach Hardglassa tego nie wymyślono. Otóż ci świadkowie, których również nikt politpoprawny nie będzie przecież oskarżał o hołdowanie teoriom spiskowym, prawda? Bo tak się to teraz mówi. Oni mówią: prowokacja i propaganda. Polecam państwu zatem Apolinarego Hardglassa jako świadka historii i polecam go państwu po to, żebyśmy się też tutaj zbiorowo, tak bym to ujął, rozluźnili. Proszę państwa, to co moi szanowni przedmówcy znakomici powiedzieli tutaj, to jest przecież ułamek.
To jest przecież ułamek wiedzy. Tutaj pan profesor zaopatrzony w literaturę, ale tej literatury moglibyśmy tutaj wyłożyć cały stół, zakryć się przed państwem książkami. To i tak sprawy nie załatwi. Tam nie będzie wszystkiego, co wiedzieć trzeba, co warto, co się dało ustalić, lista pytań, na które trzeba jeszcze szukać odpowiedzi. Trzeba szukać i tego okulnika generała Bogajewskiego, i trzeba szukać NKWD-sty Diomina, prawda, i dokumentów, które jakieś mogą jeszcze rzucić światło na te sprawy. Ale, proszę państwa, rozluźnijmy się. Choćbyśmy wszystkie te okulniki znaleźli, choćbyśmy doprowadzili do sklonowania albo zmartwychwstania Diomina z Bogajewskim. I gdyby oni tu mogli razem z nami zasiąść, gdyby zechcieli na tej konferencji, proszę państwa, ich świadectwo nie zostanie uwzględnione przez propagandystów z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i z wszystkich innych ośrodków, ponieważ tam nie chodzi o fakty, ponieważ tam zupełnie nie chodzi o dochodzenie do jakiejś prawdy. To jest złudzenie, w które my, że tak pozwolę sobie to uwspólnić, Polacy, naiwni, pokorni, my w takie złudzenie popadamy, że jeśli o nas kłamią w tak straszny sposób, jeśli właśnie używają narracji historycznej do tego, żeby dzisiaj kwestionować nasze prawo do samodzielnego rządzenia się na własnym terytorium, to że robią tak, no może tacy jacyś brutalni, nieżyczliwi nam ludzie, ale dlatego, że za mało faktów jeszcze im przedstawiliśmy. Że my musimy się bardziej postarać, pan profesor musi napisać jeszcze 100 kilo książek na ten temat, zakazana historia, to musi wszystko wydrukować, filmy powstaną i wtedy świat powie, no to tak, to teraz to rzeczywiście już wiemy i już damy tym Polakom spokój, bo nie, proszę państwa, tak nie będzie. Tak nie będzie. W związku z tym, prowadźmy te prace. Pan profesor niech napisze jeszcze 150 ton książek, ale proszę państwa, bez nerwów, choćbyśmy się wścieli, choćbyśmy stanęli na palcach i nauczyli się lewitować jeszcze, tak? Prawda nie ma znaczenia. Ona ma dla nas znaczenie. W naszym kręgu cywilizacyjnym my nie dyskutujemy z faktami. Natomiast w kręgu cywilizacyjnym, który reprezentują tacy ludzie jak na gwiazda polskiej telewizji, ekscelencja ambasador Weiss, w tym kręgu, z mojego punktu widzenia antycywilizacyjnym, prawda nie jest celem. Prawda nie domaga się wypowiedzenia za wszelką cenę i o niczym nie przesądza. O niczym nie przesądza. A zatem, z jednej strony prowadźmy tę pracę historyczną, badajmy, mówmy sobie jak było, szukajmy dokumentów świadków, wznówmy ekshumację, wznówmy śledztwa. To jest niezbędnie konieczne właśnie ze względu na pryncypia naszej cywilizacji. Nie może tak być, że popełniono zbrodnię i państwo, na terytorium którego wzięli są dowody pierwszorzędne, dowody w tej sprawie, to państwo zachowuje bierność. No po prostu, to tutaj nie trzeba żadnej, proszę państwa, do tego filozofii. To po prostu ma być realizacja zawodowych pryncypiów dobrego policjanta i uczciwego prokuratora. I tyle. A po nich mogą przyjść historycy i to wszystko opisać. Otóż my to wszystko róbmy, ale nie miejmy takiego złudzenia, że jest jakaś linia demarkacyjna, którą osiągniemy i tam powiedzą nam przeciwnicy, zaciekli wrogowie naszej niepodległości, polskiej wiary, rodziny i własności, wrogowie, nie przyjaciele, oni powiedzą nam pas, no to pokój, to tu, proszę bardzo, dotąd, nie. To jest, proszę państwa, wojna na zniszczenie. To jest wojna, której celem jest nasze nieistnienie jako narodu. Celem jest po prostu położenie kresu naszej tradycji na naszym terytorium. I dlatego bez złudzeń w obie strony. Proszę również nie popadać w takie złudzenie, że jeśli państwo z jakiejś fałszywie pojmowanej grzeczności wmówicie sobie, że o tych rzeczach w gruncie rzeczy lepiej nie mówić, lepiej nie wywoływać wilka z lasu, lepiej się nie narażać na to, że nas nazwą
antysemitami, gdyż my tymczasem zaledwie judeorealistami. Lepiej się, niektórzy tak sobie wmawiają, prawda, że można się ułożyć, że tutaj może być jakiś modus vivendi i jeżeli my się zgodzimy troszkę tej nie naszej winy przyjąć na siebie, to oni wtedy się od nas odczepią, dadzą nam... Nie, nie będzie niczego takiego. W związku z tym zupełnie bezkompromisowo w tych sprawach do prawa. Prawda, prawda nie może dla nikogo być szkodliwa, prawda nie ma w sobie ani źdźbła zła, prawda jest dobra. Prawda jest dobra, a jak skuteczna, no to wiemy z samej Ewangelii, prawda? Ona wyzwała. Dziękuję bardzo za uwagę.